Cześć, witajcie w czołowej dzwoń. W imię tematu kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Stone Shard. Zjedzmy sobie coś, napijmy się, weźmy to darmowe jabłko. I teraz tak, w dzisiejszym odcinku, zgodnie z zapowiedzią, ruszamy na wschód. Zajrzymy do tego znacznika, a następnie pójdziemy na zamek Estfer i zobaczymy, jaki quest tam, znaczy jakiego rodzaju quest to na nas czeka. Podobnie znowu po prostu będziemy chodzić po lochach, tak jak poprzednio, ale być może czeka nas coś bardziej niecodziennego. Okej, okay, jest, pada deszcz. A to nie jest nic dobrego, bo to oznacza, że nasze czary będą miały mniejszą wartość, jako że gramy piromanem. Przynajmniej do momentu, w którym będziemy walczyli na zewnątrz. Teraz tak, raz, dwa... Jeszcze dwa razy w prawo musimy przejść. Mam nadzieję, że nie napotkam tutaj zbyt wielu, zbyt dużych kłopotów. Okej. Trochę jedzenia się przyda. Tu jest rozwidlenie. Okej, są bandyci. Oho, i to trzech naraz z wielu stron, więc tu by się przydało tak ostrożnie z nimi. Tym bardziej, że no właśnie jestem... Że pada deszcz, więc moje czary nie są super efektywne. Właśnie odchodzenie nie ma sensu. Bo oni tylko się zbliżają. O. Dobra, ty ile masz HP-ku? 65. Fakt, spudłowałem. Naprawdę, w grze turowej spudłowałem. Za 8, to tyle to nic, no. Ten ma 100%. Ja umieram, nie? Dobra, więc fajny początek odcinka. Nie ma co tamto. Właśnie to jest ten problem, że... Zaatakowali nas bardzo znienacka i jeszcze w trzech stron, we trzech otoczyli, więc to jest główny powód tego, że nam się teraz totalnie nie udało nic zrobić. Słabo. Na szczęście no to jest początek odcinka, nie na przykład powrót po wykonaniu questa z lootem i tak dalej. Także nie jest jeszcze tak źle. Zobaczymy, czy teraz, jeżeli będę szedł drugi raz, znów ich napotkam. Jeżeli tak, to następnym razem zamiast iść drogą... Tak, znów ich napotkaliśmy. To teraz zamiast iść drogą, to następnym razem bym szedł lasem. Tak, żeby... nie mogli mnie zajść tak łatwo od tyłu. To nam zada 13, to nam zada 16. Fuck, nie trafię go. Dobra, spróbujmy tak i teraz. Ojej. O, teraz mogę trafić obydwu na raz. I teraz mogę trafić obydwu na raz. 18, 82. Fak, uniknął. Tego zabiłem, a od tego umrę. A druga szansa. Jednak nie zabił. Dobra, więc tutaj czeka nas zasadka, a to oznacza, że... Trzeba będzie ją uniknąć. Kolister nie nadaje się do jedzenia, coś takiego mamy. To to mogę wyrzucić. W sumie. Okej, teraz próbujmy pójść tędy. Jeżeli pójdziemy lasem, to tak, żeby nie zachodzi nas od trzech stron.
tylko bardziej pojedynczo. To może będzie większa szansa na pokonanie ich. Naszą klasyczną taktyką podejść i ucieknij. Dobra. Okej. I co? Jest tutaj przeciwnik. Po drugiej stronie ulicy na nas czekał, nie? To nie ma ich teraz. Tylko jak szedłem ulicą, to gdzieś na mnie czekali. Czy są gdzieś niżej? Niedźwiedź gdzieś się ujawnił. No teraz tu niedźwiedź stoi, a nie przeciwnicy, także nie ma ich teraz. Widać tylko jak szliśmy ulicą, to się ujawnił jakiś skrypt, który powodował to, że atakowali nas, nie? Teraz jesteśmy w tym miejscu. Jeszcze raz w prawo i w górę. Nawet bardziej do rogu mapy bym się zbliżał. I tędy byśmy sobie przeszli. Dzik się gdzieś ujawnił. To na razie nie będę zbierał skór, bo i tak nie będę miał jak ich sprzedać. I do góry. I tutaj powinien nas czekać obóz, którym sobie dopiszemy stan gry i spróbuję też przechować jakieś rzeczy. Ojej! O masz, ale żem wlazł między wilki. No trochę słabo to wyszło. Okej. Okay. Kolejny, kurna. Teraz umrę od wilków. Nie ma szans, że ja tu wygram z walkę z tyloma wilkami. No, jednego zabiłem. Ależ super odcinek nam tutaj się pojawia teraz. No to tak. Aha, kozi serdecznik dzień po jednym dniu, teraz go mogę jeszcze zjeść. Jak zszedłem na dół, to wtedy przestał być do zjedzenia. No ciekawe. Więc tak. Najgorsze to, że pada deszcz. Przez to, że pada deszcz, moje czary są mniej efektywne. Bo wszystko jest przemoczone. I to sprawia, że troszeczkę gorzej się teraz porusza po mapie. W przypadku natrafienia na przeciwników. Dobra, dwa wilki. Dwoma jeszcze mogę powalczyć. No, 8-16. Tak. Ten ma 76, ten ma 64. Kryty po 5. To tak nie bardzo. Ten ma 11, ten ma 63. No to ten problem, że z tym 63 nie będzie tak łatwo wygrać. Dobra, wygrałem z nimi, ale mam tyle życia, że jest głowa mała. Nie mam lekarstw żadnych. Więc to, że mnie boli, to muszę po prostu przeczekać, aż mnie przestanie boleć. Dobra, idźmy dalej. Więc raz w prawo, drugi raz w prawo, jeszcze raz w prawo i w górę trzeba będzie przejść. Ale wszystko jest przemoczone do tna. Więc granie teraz piromanem, no to jest katastrofa. Dobra. Tak, raz, dwa i teraz jeszcze raz w prawo i w górę.
Na szczęście nic nie mamy złamane ani nic takiego, więc na krwawienie też mamy jakąś poradę. Gorzej właśnie jakby coś nam się złamało, jakaś ręka czy coś. Dobra, zaraz, w górę teraz, tak. Dwa wilki. Chyba mnie jeszcze nie zobaczyły, więc jeżeli przejdę się teraz z tej strony trochę. Teraz wejdę na przykład na górę. No tu wilków nie ma teraz, to gdzieś tam. W zasadzie w środku mapy znaleźć, tu niedźwiedź w ogóle był. Gdzieś w środku mapy trzeba znaleźć obóz. O kurde. Jakieś wyładowanie elektryczne. Jestem ciekaw, czy jest szansa, że piorun we mnie trafi na przykład, taka losowa. Skoro w trakcie burzy chodzę po lesie. Okej. Nic tu nie ma. To jest jakieś interesujące miejsce. Powinien być obóz. Obozowisko jakieś, które można zapisać w ten gry. Chyba, że coś innego tu jest, ale. I do tej pory wszystkie znaki zapytania to po prostu były obozy. Chyba to jeszcze nie w tym miejscu. No nic tu nie ma, nie? Pomyliłem się przy chodzeniu, to jeszcze raz w prawo. Może jeszcze raz w prawo trzeba pójść. Bo tu się wydaje, jakby nic nie było. No, to jest koniec mapy. Tu jest róg mapy. Raczej jakby coś było, to na środku gdzieś. O, byli bandyci. Twardy rebeliant. Człowiek bandyci, niespodziewający się. Tutaj jest kolejny. Jeszcze nie wiedzą o moim istnieniu. Twardziel. Dobra, teraz się dowiedział. Do dwóch ten się odsunął. Dobra. Teraz mogę na siebie poczekać, aż podejdziesz jeszcze raz. Okej. Wygląda na to, że pojedynczo do mnie podchodzicie. O! Aż mnie odrzucił. No, otwarty jest ten gościu. Dobra. Idzie kolejny już. Zauważył, że coś jest nie tak. No to na spokojnie go. Będą tak spróbowali wystrzelać. Lekka rana głowy, no nie, no i wystarczy, że podszedł. Czy ja mogę czymś to uleczyć? Mogę to zjeść. Nie wiem, czy mogę czymś uleczyć. Nie mam lekarstw, maści żadnych ani nic takiego. Mam nadzieję, że to też może minąć po jakimś czasie po prostu. Tylko tak, było tutaj dwóch. O, jejku, mać. Sześćdziesiąt, 50, 30. Dobra. Mocny ból, lekka rana głowy. Zabiłem te trzech gości, nic z tego nie mam.
Nie ma żadnego boza ani nic. To jest orientacja. No bo mam ranę głowy, to dlatego, ale nie wiem co z tym zrobić. Nie wiem, mogę spróbować to. Zatrzymuje krwawienie. To nie jest krwawienie, to jest rana. To potrzebowałbym na to coś bardziej mocniejszego. Mogę wypić flaszkę. Trochę uśmierzy ból. Jestem głodny, to zjedzmy sobie to jabłko. Dobra. Rana głowy się ustabilizowała. Okej, okay, wystarczyło poczekać. Przejdźmy w prawo, czyli jakby, jeżeli się nie zgubiłem, to teraz jestem tutaj. Ewentualnie tu. Trzeba nie zejść w dół, wrócić na drogę po prostu i chodzić drogą. Żeby się dowiedzieć, gdzie jestem. Ojejku, niedźwiedź. Do niedźwiedzia nie podchodź. To jest jednak przeciwnik na zbyt dużym poziomie. No i to, chodzę tu po lesie. Tutaj walnął piorun. Więc chyba jest jakaś szansa, że trafi nawet we mnie, jak będę tak łaził po lesie po prostu w trakcie burzy. No fuck. Co ja mogę teraz zrobić? Co ja mogę teraz zrobić, ja się pytam. O. Naprawiło się. Tam jest wilk, nie chcę z wilkiem walczyć. Ale mam rane nogi przez to, że wdepłem w pułapkę. Od tego chodzenia po lesie takiego losowego. Mocny ból, nie wiem, wypiję jeszcze jedną tą flaszkę. Żeby trochę bólu uśmierzyć po prostu. Nie wiem co to daje na pewno. No tak, teraz lekki ból, a nie silny ból. No nie wiem naprawdę gdzie ja teraz trafiłem. No wróćmy tutaj. Tu powinna być droga. Jest droga, nie? Teraz jeżeli będę szedł w lewo, to powinienem trafić na rozstaj dróg. Okej. To były jakieś ataki. Złoto. Delikatnie. I to co to jest? Spirytus. Może się przydać. Na ten ból. Dobra, wypijmy to. No, mocno pijany jestem teraz. Ale już mnie nic nie boli teraz, póki jestem pijany. Ojejku. No to takie chodzenie po pijaku po lesie to nie jest bezpieczna opcja. No jeszcze 60 pól do przejścia. Zanim to pijaństwo zejdzie. I tu powinno być gdzieś rozstaj dróg. Chyba się w ogóle zgubiłem. No, nie wiem gdzie jestem. Bo tutaj widać, że drogi się rozchodzą. A ja teraz przeszedłem przez pole, w którym drogi się nie rozchodziły. Czy jakbym tutaj był. I poszedł to jedno pole za daleko. Tu jest kurwa niedźwiedź. Wejdę sobie tak o. Tego niedźwiedzia ominąć troszeczkę. Dobra. Ja bym się ze wszystkiego uleczył już, tak to wygląda. Zwykły miecz, 22 obrażeń. Jakby delikatnie lepszy niż to co posiadam, więc to wymienię. Mam jakiś węgiel. Żelazne sztabki mogą się przydać. Podkowa, gwoździe to bez sensu nosić takie rzeczy. Wilki gdzieś tu chodzą, tam na południu.
No, ale tutaj jest ta ścieżka w dół, czyli to, co interesujące miejsce, które chciałem zbadać, jest tu na górę. Czyli jedno pole w prawo za daleko poszliśmy wtedy. Idziemy tutaj. Okej. Tutaj gdzie są wilki, trzeba ostrożnie. Tutaj w prawo były, chyba mnie nie widziały. Gdzie jest ta pułapka na niedźwiedzia? Tutaj jest, dobra. Tu jest obóz. No i są bandyci do pokonania i tu jest jakiś wąż jeszcze. Dobra. W gościu w lasce w pułapkę, naprawdę. Nie może się teraz ruszać przez jakiś czas. Dobra. Poszedł walczyć z wężem. Co za typ. No i wąż go zabił zamiast mnie. Nie jestem ciekaw, czy wąż przez to dostał. Znaczy zabrał mi expa. Czy coś takiego jest tutaj? Że wąż mógł mi zabrać expa, bo dobył typa. Ale to było łatwe. Tak. Kiepski była 23 obrażeń. Tutaj jest też lepsze niż to, co mam. Tutaj był bojowy tasak. Ten tasek 21 obrażeń. Tu jest kura jelenia, której nie podniosę, bo brakuje mi miejsca w ekwipunku. To jest 423 tylko naraz mogę mieć. Aha. Wywalmy to. Teraz podnieśmy skórę jelenia. Dziczyzna. Percent nie ma, liczyzna, to czy coś mogę wywalić, żeby to mieć? Nie bardzo. Skrzynia zamknięta, otwieramy. Dwój identyfikacji, 20 sztuk złota i srebrny kubek. Dobra, więc tak. To sobie, nie, to ja sobie zjem. Dwój identyfikacji się przyda, to bym go wywalił w zamian za tą sakiewkę, wiecie? Ja tą sakiewkę zostawię. Jestem ciekaw, czy jakbym tu wrócił po jakimś czasie, to czy ta sakiewka dalej tu będzie. W sensie, czy przechowywanie rzeczy w takich skrzynkach ma sens? Ma sens, czy to nie powoduje czegoś w takim stylu, że te rzeczy potem znikną, nie? To w sumie nawet, jeżeli o to chodzi, to zostawię tutaj te skóry na przyszłość. Nawet jeżeli potem wrócę i zabiorę je na sprzedaż. O. To tak. A jeśli chodzi o ten odcinek, to myślę, że to już tyle wystarczy. Także w kolejnym odcinku wyruszymy już na ten zamek i postaramy się wykonać tego questa. Także dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Stone Shard.